Zauważcie, że w tej pieśni było, tekst mówi, żeby Pan nauczył modlić się. Nie, żeby Pan nauczył nas, jak się modlić, tylko żeby się modlić. Ludzie zawsze chcą wiedzieć, jak coś zrobić, a Pan chce, żebyśmy do Niego przyszli i żebyśmy się modlili do Niego. Dlatego kiedy do uczniów, uczniowie przyszli do Niego i zapytali, zadali Mu właściwe pytanie: Panie, naucz nas modlić się. Jan nauczył swoich uczniów, to i Ty naucz nas. Nie jak się modlić, tylko naucz nas modlić się. Naucz nas, Panie, przychodzić tak jak Ty do Ojca o każdej porze dnia i nocy, o głodzie, o chłodzie, w środku nocy, zarywając spanie, prawda? Pozwól nam modlić się jak Ty, przychodzić do Ciebie takimi, jakimi jesteśmy. I o tym jest to przesłanie dzisiejsze. Chciałbym mówić o modlitwie. Na temat modlitwy można powiedzieć wiele kazań i ja prawdopodobnie nawet nie zadrasnę powierzchni tego, co można powiedzieć o, czy dowiedzieć się o modlitwie, ale powiem Wam coś z mojego życia. To będzie bardziej świadectwo o tym, że Bóg słucha naszych modlitw i odpowiada na nie. Świadectwo. Więc będę się przechwalał, ale będę się przechwalał w Panu, nie w sobie. I chcę Wam powiedzieć, że nie ma słabego świadectwa. Co jest słabe, to jest tylko nasze zrozumienie tego, co Pan robi w naszym życiu i poprzez nasze życie. Dlatego my czasami mówimy: a ja tam nie mam świadectwa takiego. Nie, tam ja tylko zacząłem tylko chodzić do zboru i tam... I teraz jestem już 25 lat, chodzę z Panem. Oczywiście żartuję i przesadzam, prawda? Ale nie ma słabego świadectwa, bo wszystko, co Pan robi w naszym życiu, jest piękne, wspaniałe, wieczne, ma wymiar, który sięga granic wieczności. A wszystko to dzieje się po tej stronie wieczności, właśnie teraz. Więc jeśli my tego nie widzimy, no to módlcie się. Módlmy się, żebyśmy mogli to widzieć tak, jak Pan to widzi, i chełpić się tym, co robi w naszym życiu i poprzez nasze życie, bo to jest drogocenne do tego stopnia, że Pan Jezus umarł za to na krzyżu. A więc będzie to taka trochę refleksja też na temat tego, jak dobry i cierpliwy jest nasz Pan. Bo ja długo, od samego początku, od kiedy pamiętam, chciałem, aby moje życie modlitewne liczyło się. Żeby było, jakby to powiedzieć, żeby miało swoją wartość i swój wymiar. Żeby było znaczące, piękne, solidne, głębokie. Tego chciałem. Chciałem, żeby było takie właśnie intymne. I jakoś nigdy... Może nie, to nie jest dobre słowo, ale zajęło mi to wiele lat, żeby dojść do takiego momentu, w którym jestem zadowolony, że mogę przyjść do Pana o każdej porze dnia i nocy i modlić się do Niego. Znajduję w tym radość, znajduję w tym pociechę, pokrzepienie i zachętę do trwania w wierze. A więc od początku modliłem się sam, modliłem się z żoną i z dziećmi i z całą rodziną. No, różnie to bywało, o różnych porach dnia. Nawet uczestniczyłem w całonocnych spotkaniach modlitewnych. Bracia i siostry, jeżeli ktoś ma siłę, to zapraszam, ale jeżeli nie masz siły, to lepiej spać w tym czasie. Bo tak Pan stworzył noc po to, żebyśmy mogli spać. Ale spróbowałem również i tego. Modliłem się i czytałem różne wydawnictwa o modlitwie. Wsłuchiwałem się w kazania braci, sióstr i poważanych
braci, mężów Bożych i chciałem, żeby moje modlitwy były takie jak ich. Chciałem ich naśladować, zaadaptować elementy i to jest chyba dobry sposób. Apostoł Paweł nas do tego zachęca, żebyśmy postępowali tak jak on, żebyśmy żyli tak jak on. Uczniowie Jezusa chodzili za nim i upodabniali się do niego z każdym dniem. Ale nie chciałem nigdy, żeby modlitwa była po prostu czymś, co się robi. Żeby była moim jakby tylko obowiązkiem. I oczywiście ona jest obowiązkiem. Ale jeżeli zaczynamy się modlić dlatego, że czujemy, że trzeba, okay, że jest taki obowiązek, no to mijamy się z celem. I wiecie, jak z tą modlitwą jest. Często chcemy i duch jest ochoczy, ale ciało niestety jest mdłe. I zawsze coś zadzwoni, telefon, ktoś nas rozproszy, jest jakaś ważna sprawa. Nagle gdzieś ucieka nasza uwaga i niestety robimy coś innego. Ale Psalm 37 mówi w wersecie 4, że ci, którzy się rozkoszują Panem, dostaną to, o co proszą, te pragnienia ich serca. I mnie również się to przydarzyło. Ale nie chcę, byście myśleli, że no, byłem po prostu taki wyjałowiony z tej modlitwy, że nic, że ja po prostu robiłem, poruszałem ustami i wypowiadałem słowa, które nie miały większego znaczenia dla mnie. Nie, tak nie było. Bo pamiętam, kiedy modliliśmy się za takie małżeństwo. Bardzo wspaniali ludzie. Nie mogli mieć dzieci niestety. Modliliśmy się za nich przez wiele lat. I w końcu przestaliśmy się modlić, bo ona próbowała różnych sposobów, prawda, różnych sposobów, żeby zajść w ciąży i on również, prawda, myśmy się modlili z naszej strony, lata mijały, a tu nic. No więc tak przestaliśmy się modlić troszkę, już tak, nie tak często, ale wciąż modliliśmy się i pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że jest w ciąży i mają córkę. Wiele lat temu ta córka jest teraz w wieku naszych dzieci mniej więcej i cieszymy się, że mają to dziecko i że ona będzie również służyła Panu, tak jak i oni służą. Pamiętam, kiedy modliłem się za takiego Krzyśka kiedyś w Nowym Jorku, który miał problemy z żoną, chciał się z nią rozwieść, a potem po rozwodzie szukać Boga szczerze i z całym sercem. Powiedziałem mu, bracie, Pan nienawidzi rozwodu. Wróć do swojej żony taki, jaki jesteś. Powiedz jej, co Pan zrobił w swoim życiu. Twoje małżeństwo będzie uzdrowione, twoje dzieci wrócą i ona się nawróci i również twoje dzieci się nawrócą i razem będziecie służyć Panu. I on z tego odbierze chwałę. I tak się dokładnie stało, a dowiedziałam się o tym o wielu latach, kiedy ten człowiek przyjechał do Polski. On oczywiście stoczył się na ulicy, spędził wiele lat, stoczył się na sam dół i dostał się kiedyś do takiej misji chrześcijańskiej i tam go odratowali, tam się nawrócił. Wrócił do żony, która się również nawróciła i jego dzieci się nawróciły. I wyjechali do Polski po to, żeby założyć taką samą misję. Gdzieś tu w Polsce szukali jakiegoś terenu na wybudowanie swojego budynku. A kiedy stałem w rynku w Oleśnicy, w mieście, w którym się urodziłem i myślałem, a potem zacząłem się modlić. Panie, i co dalej? Było to w 2012 roku, wkrótce po tym, jak usunięto raka z mojej krtani, ze struny głosowej i nie mogłem w ogóle mówić. I pytałem się, Panie, i co dalej? I co teraz? Nie mam głosu, nie mam czym mówić, nie mam się czym zebrać, nie mam się jak odezwać człowieka. I wtedy Duch Święty przypomniał mi ten werset, który wszyscy znamy. Paś moje owieczki. Tak mówi Pan. Paś moje owieczki. Ale nie miałem głosu, ale uwierzyłem, że to słowo, które mi daje Pan, jest prawdziwe. I że On może mnie użyć
z głosem albo i bez głosu, a jego owce będą syte. I tak się stało. Wkrótce potem Tomek, którego już wtedy znałem, zadzwonił kiedyś do mnie i podzielił się swoim świadectwem. Było to chyba 8, może 9 lat temu. I od tej pory robię to mniej więcej regularnie, co miesiąc w tej społeczności i wielu innych zresztą na całym świecie. Głos powrócił. Nie jest on piękny, ale co mi tam? Nie. Mówię to, co jest w moim sercu, a w moim sercu jest radość, że Pan potrafi wykorzystać, tak jak dzisiaj Tomek mówi, nawet kogoś jak mnie. Pan jest dobry i odpowiada na nasze modlitwy, ale w dalszym ciągu czułem się tak, jakbym siedział na skrzyni pełnej skarbów i nie miał klucza do niej, nie mógł znaleźć dostępu do tych skarbów, które są w tej skrzyni. I nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Przyglądałem się takiemu Szymonowi i Annie. Napisane jest o nich w Słowie Bożym w Łukasza w drugim rozdziale. I tych dwoje, Szymon i Anna, Symeon, chyba tak jest po polsku, Symeon i Anna, że tych dwoje miało wspaniałe, piękną relację z Panem. I to właśnie poprzez modlitwę. Tym właśnie dwojgu dane było, jako jednym z pierwszych i tak naprawdę niewielu, ujrzeć Pana Jezusa. Zidentyfikować Go. I kiedy ja czytam o Symeonie i Annie, to im zazdroszczę, bo to jest takie piękne. I kiedy spojrzymy w drugi rozdział, 25 wersetu, był w Jerozolimie człowiek z imieniem Symeon i ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny i on oczekiwał pociechy Izraela, to znaczy znaków jakichś i obietnic, które miały pocieszyć Izrael. I co? Duch Święty był nad nim. I temu człowiekowi Pan objawił przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego, Mesjasza. I tak się dokładnie stało. Bo kiedy w wersecie 27 przyszedł do świątyni, nie sam, chociaż być może miał to w nawyku, ale prowadzony przez Ducha Świętego, gdy rodzice wnosili dziecko, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa. Wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: teraz pozwalasz odejść twemu słudze. Tak, ten człowiek wiedział to wszystko nie z Biblii, bo w tym czasie mieli tylko Torę, prawda? Biblia jeszcze nie była napisana, ale Pan mu to objawił. I ten człowiek został, doznał tego objawienia nie przygotowując gdzieś jakiś posiłek, być może albo pracując w drewutni, rąbiąc drzewo, tylko modląc się, szukając Pana. Ten człowiek się modlił i w oczach Pana był sprawiedliwy i bogobojny. I tak samo było z Anną. I Anna, widzimy, nie tylko, że była stara i w podeszłym wieku, wdową była, ale co robiła jej służba, w wersecie 37 jest napisane, to nie opuszczała świątyni i jej służba była, służyła Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Taka była jej służba. W modlitwach służyła Panu dniem i nocą. I ona, kiedy przyszła właśnie w tej chwili, kiedy rodzice Jezusa przyprowadzili go do świątyni, przynieśli go do świątyni, dziękowała Panu i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie. Wspaniały obraz ludzi, którzy się po prostu modlą. Patrzcie, podczas gdy cały Izrael jęczy w ucisku pod ciężkim buciorem rzymskiej okupacji, dochodzi do zrywów patriotycznych, ludzie się organizują w jakiś tam ruch oporu, zeloci,
walczą o wolność, budzi się, wzrasta niechęć do Imperium Rzymskiego, organizuje się jakaś konspiracja. Oni nie robią pozornie i w oczach świata nic. Po prostu trwają w Panu i w modlitwie. I komu Jezus jest objawiony? Właśnie im. Tym, którzy Go szukają. Oni czekają na Niego i trwają w Nim. I to właśnie mi się tak strasznie podoba w modlitwie. Nawet nie wiem dokładnie, jak to wyrazić. Ale jest taki bogobojny mąż i kaznodzieja XIX-wieczny, nazywa się Ryle. I ten człowiek, może przeczytam wyjątek z jego książki o modlitwie. Zapytuje, czy ty się modlisz? Takie jest pytanie. Czy ty się modlisz? Chcę powiedzieć, że jeśli się kto nie modli, jest oczywistym dowodem, że nie jest on jeszcze prawdziwym chrześcijaninem. Taki człowiek nie brzydzi się swym grzechem, nie jest w stanie kochać Boga, nie czuje się dłużnikiem Chrystusa. On nie jest w stanie tęsknić za świętością, nie potrafi pragnąć nieba. On się po prostu musi narodzić na nowo. Każdy może głosić mowy o łasce, wierze, nadziei, predestynacji i faktycznie zwodzić nieświadomych ludzi. Ale możesz być pewien, że to tylko prosta mowa, pusta mowa. Jeśli ten człowiek się nie modli. Kaznodzieja może głosić, ale ze złych pobudek. Ludzie piszą książki, pięknie przemawiają i sprawiają wrażenie, że są pilni w czynieniu dobra, a jednak są Judaszami. W tym wszystkim człowiek rzadko chce iść do swej komory, by wylewać swą duszę przed Panem w tajemnicy, przed całym światem, chyba że coś go w końcu zmusi. Życie bez modlitwy to życie bez Boga, bez Chrystusa, bez łaski, bez nadziei i bez nieba. Czy wciąż się dziwisz, że pytam, czy się modlisz? I bracia i siostry, w tym wszystkim człowiek rzadko chce, on mówi, rzadko chce iść do swej komory, by wylewać swą duszę przed Panem w tajemnicy, przed światem. Dlaczego jest nam tak trudno modlić się tak właśnie spontanicznie, z radością iść do Pana w oczekiwaniu czegoś wielkiego, w oczekiwaniu na spotkanie z Królem Wszechświata, z Panem Panów i Królem Królów? Nie musimy czekać na pozwolenie, wyjednać sobie audiencję. Wystarczy wejść do miejsca Najświętszego i zacząć się modlić. Hebrajczycy mówią o tym. W 10 rozdziale napisane jest, że mając więc bracia śmiałość, nie z siebie, ale przez krew Jezusa, wejść do Najświętszego miejsca. Przez tą drogę nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas. Przez zasłonę, to jest przez swoje ciało i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Mamy dostęp do miejsca Najświętszego w każdym momencie naszego istnienia. Czy idziemy tam, czy chodzimy tam z radością i często, czy pragniemy być w tym miejscu, czy obawiamy się, że Pan wystawi, położy swoją rękę na czymś w naszym życiu, co kochamy bardziej niż Niego. Ale ja wierzę, że każde nowe, narodzone dziecko Boże ma taką wrodzoną potrzebę, takie nieodparte pragnienie, jak nasze małe dzieci, by rozmawiać ze swym Ojcem. Dokładnie tak, jak to się ma właśnie z małymi dziećmi. To przecież takie miłe, przyglądać się dziecku, które imituje dźwięki i wydaje mu się, że mówi. I zaczyna paplać. Jakie to fajne. I my odpowiadamy takim samym paplaniem albo mówieniem. I porozumiewamy się i zachęcamy go do rozmowy. I jest to taki wspaniały czas.
rodzice, mam nadzieję, pamiętają te momenty. I myślę, że nam jest to też, dla nas to jest również dostępne. Ale w moim życiu, jak zresztą w życiu każdego z was, są takie momenty, kiedy jesteśmy udręczeni tym życiem, ciężarami, trudami, wyzwaniami. I przychodzimy do takiego momentu, że no, jest nam ciężko. Ja mam takie miejsce w Biblii. Jest nim werset 28, 8 rozdziału do Rzymian, które Ruben Torrey, ten, który napisał, nie wiem, czy znacie, czy wiecie, Treasury of Scripture Knowledge. Ten człowiek, pobożny mąż, nazywa ten wers miękką poduszeczką dla umęczonego serca. I ja, mając to właśnie umęczone serce, poszedłem kiedyś do rozdziału 8 Rzymian i poszukałem tego wersetu. I zacząłem czytać rozdział 8 od samej góry. Nie dotarłem do wersetu 28, gdyż moją uwagę przykuły dwa wersety, 26 i 27. I o tym będę mówił. To, co dopiero powiedziałem, to był tylko wstęp. Ale możemy otworzyć rozdział 8 Rzymian i ja nie będę go całego czytał, tylko tak dam wam taki jakby spojrzenie z lotu ptaka, co, o czym ten rozdział jest. Nie wiem, czy wiecie, ale ja sobie zadałem trud policzenia. Słowo Duch Święty jest chyba najczęściej używanym słowem w tym rozdziale. Użyte jest 20 razy w tych 39 wersetach. 20 razy. Co drugi werset faktycznie, teoretycznie raczej, czy matematycznie pojawia się słowo Duch Święty. Znaczy się, że jest, że ten werset, że ten rozdział jest o Duchu Świętym. Faktycznie dane jest nam wejrzeć w służbę i w dzieło Ducha Świętego w życiu wierzącego w tym rozdziale. Duch Święty daje nam moc do życia w świętości i daje nam wolność od potępienia. A więc zacznijmy od wersetu pierwszego. Już tutaj Pan nam daje wielką obietnicę i potwierdzenia swojej woli, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Którzy postępują nie według ciała, ale według ducha. Mogą być dwie osoby, które są, tak patrzą się na nich od zewnątrz, tak samo w cudzysłowie dobre. Jedna postępuje według ciała, ale drugie postępuje według ducha, która się będzie podobać Panu. Ta, która postępuje według ducha. Dlaczego? Gdyż Bóg, posławszy swego Syna, to jest werset trzeci, w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele. Czwarty, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Werset dziewiąty, a jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Dziesiąty, ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch, z małej litery D, nasz duch, jest żywy z powodu sprawiedliwości. 15 werset, gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. To nas przybliża do studium Galacjan, które ostatnio, w którym apostoł Paweł właśnie wspomina ten werset, te słowa. I ten duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czasami słyszę to pytanie, ale skąd wiem, czy jestem zbawiony? Ponieważ Duch Boży, który żyje w tobie i poprzez ciebie, poświadcza twojemu duchowi, że jesteś zbawiony. W 19 wersecie rozpoczynamy kolejną część tego rozdziału. Stworzenie wokół nas oczekuje objawienia Synów Bożych. I ono całe razem jęczy. I razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. 23. Nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha i my sami w sobie, co?
wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Kiedy to nastąpi? W momencie zmartwychwstania. Odkupienie naszego ciała. Kiedy będzie zmartwychwstanie? Nie wiem. I faktycznie, jeżeli szukasz odpowiedzi, kiedy jest to, kiedy ten moment nastąpi, to większość komentatorów nie wypowiada się na ten temat, bo to zależy od tego, jak widzisz i rozumiesz czasy ostateczne, więc pozostawmy to tam, gdzie jest. Przyjdzie moment, w którym twoje ciało będzie odkupione. Ten moment zmartwychwstania. Dlatego całe stworzenie wzdycha w tym napięciu i oczekiwaniu tego właśnie momentu. 26. Podobnie i duch dopomaga naszej słabości. I co? W niewysławionych westchnieniach wstawia się za nami. 27. A ten, który bada serce, wie, jaki jest zamysł ducha. Ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. I 31. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał? 34. Któż potępi? 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Utrapienie? Ucisk? Kto? Co? Jak? 37. Ale w tym wszystkim, w tych trudnościach, cierpieniach, wyzwaniach, całkowicie zwyciężamy przez kogo? Przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani miłowo, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie, naszym Panu. I taki jest rozdział 8 Rzymian. Warto do niego wracać, bo można się tutaj nasycić wiarą i odebrać potrzebną nam siłę do trwania w tej wierze. Ale wersety, które mnie zmieniły moje życie modlitewne, to 26 i 27. I widzimy, że one znajdują się w takiej grupie wersetów, w tym fragmencie rozdziału od wersetu 22, gdzie jest opis, zawarty jest dramatyczny opis wokalny opis. Nie wiem, jak to wyrazić, ale zobaczmy, w wersecie 22. Patrzcie, są trzy strony. Stworzenie, całe stworzenie jęczy i cierpi w bólach rodzenia. 23. Nawet my, zbawieni, wzdychamy, Pismo mówi. I w wersecie 26. Duch Święty w niewysłowionych westchnieniach wstawia się w modlitwach za nami. A więc bardzo dramatyczny i wokalny moment w tym rozdziale. Wers 26 mówi, podobnie i duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ja cieszę się, że to słowo jest tutaj, bo ja nie wiem, jak się modlić. Jak powinienem się modlić? Nie umiem. Ale Duch Boży wstawia się za nami i to w niebyle jaki sposób, w niewysłowionych westchnieniach. Ale werset ten zaczyna się od słowa podobnie do czego? I to prowadzi nas z powrotem do poprzednich wersetów. I tak jak Duch w tych wersetach podtrzymuje nas i pomaga nam trwać w nadziei tego nadchodzącego objawienia Synów Bożych, w wersecie 19, czyli naszego odkupienia, tego ostatecznego dnia. Tak samo Duch Święty pomaga nam w modlitwie. Duch Święty pomaga nam we wszystkim, co dotyczy tego życia po tej stronie wieczności. Pomaga nam również podobnie, w ten sam sposób i w naszych słabościach w modlitwie, bo nie wiemy, jak się modlić tak jak trzeba. Ale Duch się wstawia za nami w niewysłowionych westchnieniach.
I tak jak stworzenie, tak jak człowiek i tak jak Duch Święty, wszyscy wydają z siebie odgłosy pragnień ich serca, czasami słowa po prostu nie wystarczą. Czasami zaczynamy wzdychać. Czasami zaczynamy jęczeć. Czasami zaczynamy wydawać odgłosy z siebie, a czasami po prostu milczymy w modlitwie. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, ale życzę wam, żebyście doświadczyli. I sens tych dwóch wersetów jest taki, że w momencie, gdy dziecko Boże otwiera swoje usta, by się modlić z szczerym sercem, bez względu na sytuację, bez względu na to, czy w słowach, czy w westchnieniach, czy płacząc, szlochając, czy w kompletnej ciszy, nagle rozpoczyna się to wielkie, tajemnicze, spektakularne wydarzenie o epicznych rozmiarach i konsekwencjach, które sięgają wieczności. Wielka tajemnica, bo Duch Święty i Ojciec współdziałają w tej naszej szczątkowej, niedoskonałej modlitwie, współdziałają razem ku naszemu dobru i ich chwale. Ale zobaczmy, co się dzieje. W wersecie 28 zacznę od tego. Bóg w swej doskonałej mądrości godzi się, zezwala na taki czy też inny przebieg wydarzeń w naszym życiu, ale my wiemy, że niezależnie od tej sytuacji i jej wyniku, wszystko to współdziała dla dobra tych, którzy Go miłują. I ktoś może powiedzieć, bracie i siostry, ale ja przechodzę przez to taką sytuację, bo taką sytuację nie widzę w tym nic dobrego. Wiesz, że niezależnie od tego Pan współdziała dla dobra tych, w tym wszystkim, którzy Go miłują. Czy Go miłujesz do tego stopnia? W wersecie 26, druga część Jego mówi, wtedy my zaczynamy się modlić, tak? Miejmy nadzieję, że to nie modlimy się w ten sposób, kiedy trwoga to do Boga. W ostatecznym momencie, a już nie mamy innego wyjścia, teraz się modlimy. Wtedy zaczynamy się modlić w tej naszej słabości, faktycznie nie wiedząc nawet jak się modlić. Modlimy się. I ten sam werset mówi, że teraz z kolei Duch Święty, widząc nasz wysiłek, prowadzi. Przychodzi nam natychmiast z pomocą i my tego oczywiście nie widzimy, ale Słowo Boże mówi, że znając to, co się dzieje w naszym życiu, zaczyna się za nami wstawiać. Ale jak? W modlitwie, wtórując nam w naszych westchnieniach z odgłosami, które są niemożliwe do wyrażenia, Słowo mówi. I tak z wiedzą i z łaską, które są nam niedostępne, przemawia do Ojca w naszym imieniu. Jak to można zrozumieć? To się dzieje, Pismo mówi, podczas gdy się modlimy, nawet nieumiejętnie. W wersecie 27 napisane, że w tym momencie Bóg Ojciec, który nie tylko bada i zna serca, ale również zna zamysły Ducha Świętego, rozumie i natychmiast, w cudzysłowie, wyczuwa Jego prośby. Nie, dla Boga nie ma przeszkody w tym, że Duch wyraża się w westchnieniach, które są nie do opisania. Ale jakże mogłoby być inaczej? Taki jest Bóg. Bóg rozumie. I przecież czyż nie widzimy, że Duch Boży modli się w harmonii, napisane jest, z Jego pragnieniami. I dokładnie tak, jak sobie życzy Ojciec. Zgodnie z Jego wolą. Ale dlaczego Duch
Boży wzdycha. Czyż nie może mówić po prostu? Bo jest Bogiem, może, ale wzdycha w sposób, który jest niemożliwy do opisania. I my widzimy, że całe stworzenie wraz z człowiekiem zawodzi, jęczy i wzdycha w oczekiwaniu objawienia synów Bożych. Tak wielka jest waga tego wydarzenia. I widzimy, że Duch Święty też wzdycha, wstawiając się w modlitwach za nami. I ja osobiście sądzę, że skoro Bóg, Duch Święty, jest w stanie jasno i precyzyjnie przełożyć modlitwy ludzkie, te niedoskonałe modlitwy, fragmentaryczne modlitwy, to powodem westchnień, jego westchnień jest po prostu empatia, głębokie współczucie do wysiłku człowieka, jego sytuacji i niemożliwości, bo jest dzieckiem Bożym. I w taki sposób do tego doszedłem. W Hebrajczykach jest napisane w 4 rozdziale, wersety 14-16. Ale ja tylko przeczytam 15. Mówi się tu o Jezusie, który jest najwyższym kapłanem. I ten kapłan, nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom. Nie mamy takiego kapłana, że nie współczuje naszym słabościom. A apostoł Paweł mówi w Rzymianach 8, podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiem, czy to widzicie. Skoro Pan Jezus tak głęboko współczuje naszym słabościom, to i Duch Święty, który nam pomaga w tych słabościach, musi nam współczuć. On jest pocieszycielem, nazwany w Jana 14, 16 na przykład. On jest pocieszycielem. A który to pocieszyciel nie rozumie? Który to pocieszyciel nie współczuje? Który pocieszyciel może pocieszyć, gdy nie współczuje? To jest niemożliwe. Dzisiaj, bracia i siostry, modlę się spontanicznie i pragnę się modlić. Chcę wejść do komory. Chcę się schować przed całym światem, a mówić tylko przed Panem. I nie muszę się o to prosić. Nie muszę o to zabiegać. Jest mi to dane. Jaki wielki przywilej. Ale jest też jaka wielka, wspaniała radość. I to nie jest, modlitwa nie jest już dla mnie czymś, co się robi. Modlitwa daje mi teraz radość i generuje takie pragnienie trwania w wierze. I bez względu na to, jak bardzo chcę, by modlitwa moja przyniosła jakieś wielkie, wymierne błogosławieństwo, co się faktycznie dzieje. Czasami, albo w większości przypadków tego nie widzimy. Ale bez względu na to, jak bardzo chcesz, żeby to, o co się modlisz, się tak właściwie wydarzyło i żeby ktoś był ubłogosławiony, ja zawsze jestem ubłogosławiony więcej. Ja jestem ubłogosławiony najbardziej. I tak, nawet nie wiedząc, widzicie, jak się modlić, upodobało się Bogu w tej naszej słabości pokazać nam, jak wielki On jest. Jaki jest wspaniały, jaki jest pełen miłości, jaki jest sprawiedliwy w tym wszystkim. Zawsze dostanę w modlitwie więcej, niż potrafię dać, albo więcej, niż o co się modlę. Alleluja. I w ten sposób Bóg pokazuje swą chwałę, gdy przychodzimy do Niego po pomoc. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Napisane jest w piśmie, Psalm 50, werset 15 mówi: i wzywaj mnie w duchu, to nie jest jedyny werset tego typu. I wzywaj mnie w duchu utrapienia, wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. Nie ma innego wyjścia, bracia i siostry. Szkoda tylko, że w dniu utrapienia przychodzimy do Pana.
kiedy Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, zaśpiewali pieśń zwycięstwa, hymn wielki, wspaniały, wysławiający naszego Pana. Kiedyś słyszałem takie przesłanie. Dobra pieśń, zła strona. Zły brzeg. O, tak lepiej jest. Dobra pieśń, ale zły brzeg. Dlaczego Izraelici nie śpiewali tej pieśni przed przejściem przez Morze Czerwone? Powinni. Wyprowadził ich z Egiptu. Wielki cud. Powinni. Tak? A czy ja bym tak zrobił? Prawdopodobnie nie. Ja bym tak samo jak oni bał się Egipcjan, które nadciągają wielką chmarą na swoich klekoczących rydwanach z ostrymi mieczami wydobytymi z pochwy i gotowi są nas wszystkich zabić. Jesteśmy w otoczeniu gór i jest tylko jedna droga. Albo w wodę, albo umrzeć pod kołami rydwanów. W Jana jest napisane w rozdziale 14, o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię. Dlaczego? Aby nam sprawić przyjemność, aby nam zdjąć ciężar z serca, no być może, ale to napisane jest, uczynię to, aby co? Ojciec był uwielbiony w Synu. Ja dziękuję Panu dzisiaj za to, że mogę Go uwielbiać za to, co robi w moim życiu i poprzez moje życie, za to, że pozwala mi przyjść do swojego, wejść w swoją obecność i wylać moją duszę przed Nim. Otwarłem tą skrzynię, na której kiedyś siedziałem, jest w niej skarb wielki i tak bardzo pragnę, żebyście i wy, kto musi, i wy doznali tego błogosławieństwa. I ja wiem, że wielu z was się modli. Ja nie mówię, że nie. Ale jest coś jeszcze więcej w modlitwie niż tylko przychodzenie do Pana z naszymi własnymi problemami i życzeniami. Chociaż jest to biblijne. Jest tak wiele, o tak wiele więcej, co można zyskać od Pana w Jego obecności, a nie potrzebna do tego audiencja. Bracia i siostry, dziękuję wam za to, żeście wysłuchali tego przesłania. Dziękuję Panu za to, że pozwolił mi się tym dzisiaj ponownie dzielić. Jestem mu wdzięczny za to, że już od tylu lat i wiem, że do końca mojego życia, kiedykolwiek ono się skończy, będę chodził z Nim w Jego obecności, wysławiając Go za to, co czyni w moim życiu i poprzez moje życie. W zborach, które odwiedzam pośród przyjaciół i nieprzyjaciół, za których się modlę. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś nam ten czas razem, że możemy się modlić. Dziękuję Ci, Ojcze, że dajesz nam serce, które pragnie Twojej obecności. Pozwól nam iść do tej właśnie, przyjść do tej, w Twoją obecność, ponieważ kapłan najwyższy, którym jest Jezus, On nam współczuje w każdej słabości. Boże, nie potrzeba nam, nie musimy się zrehabilitować, żeby przyjść do Niego. On nas przyjmie takimi, jakimi jesteśmy. I ja to za to Ci dziękuję, Boże, że nie muszę się rehabilitować. Nie muszę odczekać jakiegoś czasu, żeby naprawić swój błąd, swoją pomyłkę, swój grzech, ale mogę przyjść do Ciebie właśnie w tym momencie, w momencie potknięcia, a Ty mnie przyjmiesz. Boże, dziękuję Ci, że chociaż szlocham w tej obecności, że chociaż wydaję dziwne dźwięki może z siebie, a czasami trwam w zupełnej ciszy, jest Duch Święty, który się za mną wstawia, westchnienia, które są niemożliwe do przełożenia na język. Dziękuję Ci, Panie, za to i proszę, aby to Twoje słowo zostało zrozumiane, przyjęte i żebyśmy żyli według Niego. Amen.